No cześć Szczecin, cześć, cześć Kraków. Jak tam u was z zakupem nowego taboru? Bo wiesz, my właśnie czekamy, już wkrótce będzie dostawa nowych tramwajów, takich niskopodłogowych, fajnych. Tak. No a u was dalej jeżdżą te tramwaje w kolorze kanarkowym. Czekaj, co? No te żółte kanciaki, te co macie z Berlina, nie? Nara! Hasła to nie są fejki, wziąłem je z grupy o tramwajach szczecińskich. Zresztą, jak rapował Łona, szaleniec robi sobie rajd po tych wzorach krzywych. Pytanie, czy jest aż tak źle? Przekonajmy się. Trudno znać jakiś pozytywy. Cześć, dzisiaj kontynuujemy polskie miasta, przyglądamy się komunikacji miejskiej, zwłaszcza tramwajowej. I pora na Szczecin. To jest bardzo ciekawe miejsce dla mnie jako Krakusa, ponieważ nigdy nie zwiedzałem go inaczej niż właśnie wirtualnie. Chciałbym to oczywiście nadrobić, ale powiem szczerze, trafiłem do grupy związanej właśnie z komunikacją tramwajową w tym mieście. No i okazało się, że tam wszyscy ludzie, którzy się znajdują, dość negatywnie podchodzą do tego, jak jest zorganizowana, jaki jest tabor, jak wygląda rozbudowa sieci. No i stwierdziłem, że warto, żeby się temu po prostu przyjrzeć bliżej. Dlatego, by nie przedłużać, od razu zapraszam bardzo gorąco do dania łapki w górę, kliknięcia w subskrypcję, kliknięcia w dzwoneczek oczywiście oraz do zostawienia komentarza. Jestem ciekaw, co wy sądzicie na ten temat. Oczywiście zapraszam też na moje media społecznościowe. Wszystkie linki znajdziecie poniżej. Również pojawiłem się na TikToku, zwariowałem totalnie. Tam będą pojawiać się również inne niż tylko dotyczące zbiorkomów. Dlatego chodźcie śmiało, tam obserwujcie mnie oczywiście. Też zostawiajcie polubienia. Ja również zapraszam bardzo gorąco do wsparcia mnie na Patronite oraz na moją grupę na Facebooku, gdzie możecie oczywiście pisać ze mną, zostawiać ciekawe propozycje na kolejne odcinki. No i oczywiście zapraszam na mój drugi kanał, Rozmowy Janka, tam też się dużo dzieje, ale nie przedłużajmy więcej. Ja nazywam się Janek, to jest kanał Janek Gada, ciekawostki, historie, podróże. Rozpoczynamy dzisiejszy odcinek. Czas start! Tramwaj w Szczecinie, stolicy województwa zachodniopomorskiego, pojawił się już pod koniec XIX wieku w 1879 roku. Obecnie funkcjonuje 12 linii zwykłych plus turystyczna zerówka. Do 1996 roku funkcjonowały również linie nocne. Rozstaw szyn to 1435 mm. Łączna długość linii to 114 km. Do obsługi taboru w mieście działają dwie zajezdnie, Golęcin i Pogodno. Mamy tutaj 13 pętli, w tym aż 6 ulicznych. Organizatorem ruchu jest Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego Szczecin, a operatorem spółka Tramwaje Szczecińskie. Roczna liczba pasażerów według danych z 2011 roku to ponad 56 milionów. Jak już wiemy te ogólne informacje, to przyjrzyjmy się schematowi torowisk w tym mieście. Zwłaszcza zwróćmy uwagę na pętlę turkusową. Do tego miejsca tramwaj dojechał w 2015 roku. A dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ aż 40 lat musiał czekać Szczecin na rozbudowę swojej sieci tramwajowej. Jeśli chodzi o pozostałe pętle, to Dworcowa i Stocznia Szczecińska, brak danych, a pozostałe według chronologicznego otwarcia to Dworzec Niebuszewo 1927 i następne już w latach powojennych, Krzekowo 1954, Głębokie i Gumieńce 1955, Las Arkoński 1959, Pomorzany 1961, Ludowa 1964-65, Potulicka 1969, Basen Górniczy 1973, Gocław 1975.
Oczywiście w planach są kolejne trasy z pętlami, Szafera oraz Łasztownia. Również Świerczewo ma szansę na uzyskanie komunikacji tramwajowej. Swoją drogą warto zwrócić też uwagę na pojedyncze przystanki, tak zwane tranzytowe, np. Stocznia Remontowa przed przystankiem i pętlą Ludowa, czy Kręta przed pętlą Gumieńce. W mieście działają dwie zajezdnie, a na ulicach tabor, jaki dominuje, to głównie tramwaje marki Tatra, które zostały ściągnięte z Berlina i tutaj warto przeczytać, co o nich myślą pasażerowie. W zasadzie to przeczytam jeden bardziej kulturalny. Należy w trybie natychmiastowym zezłomować te żółte, stare graty Tatry. Są głośniejsze niż szybsze, nie da się praktycznie w nich rozmawiać. Jednym słowem tragedia. Zostawić kilka sztuk dla potomnych, wstawić do naszego Muzeum Techniki i kupować nowy tabor. Ten się nadaje maks na żyletki. Co ciekawe, duża część tych tramwajów została właśnie w malowaniu takim żółtym, który jest stricte berlińskim. No i zobaczcie w liczbach, jak bardzo dominuje ilość tramwajów marki Tatra na ulicach Szczecina. Łącznie Tatr T6 A2D jest 48, a KT4 DTM aż 73 wagony. Na trzeciej pozycji są tramwaje PESA Swing 120 NA S2 i jest ich 22 sztuki. Warto dodać, że łączna ilość całego jeżdżącego liniowo taboru wynosi 201 sztuk, czyli Tatry stanowią ponad połowę wszystkich tramwajów. Dodajmy, że niskopodłogowych pojazdów jest niecałe 17%. W ogóle bardzo ważna sprawa. Ja zadałem pytanie na jednej z grup na Facebooku dotyczących tramwajów szczecińskich. Co uważają za plusy, co uważają za minusy, jeżeli chodzi o podróżowanie tamtejszą komunikacją miejską, zwłaszcza tramwajową? No i proszę Was, oto jest, co jest największym plusem, napisał jeden z użytkowników. A więc uwaga, uwaga, co się podoba, że jest. Mimo iż berlińskie tramwaje są cały czas naprawiane, są modernizowane, to jest bardzo dużo zażaleń na to, jak bardzo są hałaśliwe, i niestety nie przystają do obecnych czasów, ale ja uważam, że niestety troszeczkę jeszcze będzie trzeba się pomęczyć z nimi. Zwróćmy uwagę, że na szczecińskich torowiskach też jest całkiem dużo moderusów. Ale stop! Zapomnielibyśmy o jednym z pozytywniejszych aspektów. SST, Szczeciński Szybki Tramwaj. Jak podaje Wikivant, Szczeciński Szybki Tramwaj, bezkolizyjne połączenie tramwajowe w Szczecinie, łączące prawobrzeżną i lewobrzeżną część miasta. Trasa ma za zadanie zapewnić szybkie i sprawne połączenie łączące zalety klasycznego tramwaju i metra. Pierwszy odcinek trasy o długości 4 km został uruchomiony 29 sierpnia 2015 roku. Realizacja następnego odcinka o długości 2,9 km jest planowana w późniejszych latach. Zatem co z przyszłością tego projektu? Były trzy warianty i wszystko zależeć będzie od dotacji unijnych. Jedno już na pewno wiemy. W wyniku konsultacji społecznych wygrał wariant numer 2. Najwięcej ankietowanych, bo 645 wybrało go. A jest nim trasa Turkusowa, Handlowa, Łubinowa, Struga, osiedle Kijewo, pomiędzy ulicą Niedźwiedzią i Pawią, jako najwygodniejszy dla podróży po prawobrzeżu. A czy jest jeszcze coś z plusów w szczecińskiej komunikacji miejskiej? Tutaj nie do końca, jeżeli chodzi o komunikację tramwajową, ale jeden z użytkowników napisał mi, że warto zwrócić uwagę na dwie rzeczy, o których teraz powiem. Mariusz napisał: z zalet mogę powiedzieć tyle, że mamy fajną, spójną taryfę z Policami, nowe autobusy hybrydowe w zajezdni Klonowica oraz fakt, że średnia wieku autobusów wynosi 11,92 lat. Ale gdyby nie wliczać w to staroci z PKS Szczecin, to wiek zmniejszy się do 9,79 lat, co i tak daje świetny rezultat. Kolejną zaletą jest podróż pociągami Polregion na terenie miasta na podstawie ważnych biletów okresowych.
skraca to czas podróży. Dla przykładu, linia 61 z Podjuch do dworca głównego jedzie 33 minuty. Pociąg przejedzie ten odcinek w 8 minut. Oczywiście w mieście planowane są kolejne rozbudowy sieci komunikacyjnej, sprowadzenie nowego taboru, ale umówmy się, ta kwestia związana z tym, że jest dużo żółci, dużo hejtu, to ja się nie dziwię, ale z drugiej strony popatrzmy sobie na to pod kątem, że przez tyle dziesiątek lat było zaniedbań. Dla przykładu tramwaje Constal N, które już w latach 90. były mocnymi zabytkami, zazwyczaj nie pojawiały się za często na ulicach polskich miast, to kursowały regularnie do 1995 roku po ulicach Szczecina w normalnych, regularnych kursach, tak? To tylko pokazuje, jaka naprawdę była skala zaniedbań i naprawdę myślę, że jeszcze dobrych paręnaście lat przynajmniej będzie trwało, zanim Szczecin stanie na nogi i poruszać się będziemy fajnym, nowoczesnym taborem niskopodłogowym, też po nowych torowiskach. Umówmy się, to wszystko kosztuje i niestety mimo dobrych chęci, to na to potrzeba bardzo dużo czasu. I naprawdę ja staram się po prostu w swoich filmach szukać pozytywów, ale patrzę się też realnie, jak to wygląda i dlatego taki jest właśnie tytuł tego filmu ze znakiem zapytania, ale tak naprawdę no niestety Szczecin, jeżeli chodzi o te właśnie zwłaszcza duże miasta, no to pretenduje do pierwszego miejsca z najgorszą komunikacją właśnie pod kątem taboru czy pod kątem rozwoju torowisk całej sieci tramwajowej. Potencjał Szczecina jest ogromny. Po pierwsze, wspierająca komunikacja autobusowa. Po drugie, miasto portowe. Po trzecie, możliwość rozbudowy lotniska. Przecież to miasto, mimo obecnej sytuacji, mogłoby międzynarodowo wspomóc komunikacją światową z Berlinem i stać się też niejako sypialnią. Jeśli ktoś uważa, że są to mgliste marzenia fana komunikacji i rozwoju regionalnego ponad granicami, to prosty przykład. Wiedeń sam w sobie jest dość drogi, tak więc jakie rozwiązanie było dla ludzi tam pracujących, a szanujących pieniądz? Proste. Alternatywa w postaci mieszkania w Bratysławie, stolicy Słowacji i szybkich codziennych połączeń promami, drogą wodną, bo przez rzekę Dunaj ze stolicą Austrii. Podróż taka trwa zaledwie półtorej godziny. Da się? Da się. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobała ta wirtualna wycieczka po portowym mieście i że ruszymy za niedługo już w kolejne. Ja zapraszam bardzo serdecznie oczywiście jeszcze raz do zostawienia lajka, kliknięcia w subskrypcję oraz dzwoneczek, a także zapraszam raz jeszcze na moje media społecznościowe. Pamiętajcie, jestem na TikToku, więc tam też wpadajcie. Wszystkie linki oczywiście znajdziecie w opisie. A ja zapraszam również, jeżeli nie widzieliście jeszcze moich poprzednich filmów, zaraz Wam się pojawią propozycje. Tymczasem do następnego. Trzymajcie się. Cześć!